witamy po raz kolejny tutaj, prawda, w Raymania Legends. Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że herbatka do odcinka jest przygotowana. My jesteśmy razem z Bowlusem w kolejnym odcinku pięknym, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I to jest nasz trzeci odcinek z tej pięknej przygody, prawda, która trwa i trwać musi, a my będziemy bić się z bossem teraz. Tak jest. Poziom ognisty oddech. Tylko trójka Tenshinów. Cały czas są puchary za lumki, które będziemy musieli zdobyć. Aż cztery czaszki, o których nawet nie wspominaliśmy, ale są tutaj pod spodem każdego obrazu czaszki, które wyznaczają poziom trudności danego poziomu. Śmieszne twarze robisz, jak cię tak uderzam. A ja słyszałem przez chwilę siebie w swoich słuchawkach. A, to czekaj, to muszę ściszyć trochę. O, dobra, teraz powinno być lepiej. Super. Ja gram tą siostrą, która właśnie podskoczyła, Barbarą. Ty grasz oryginalną Barbarą, ja gram siostrą. Tak. Ty nie jesteś siostrą. Ty grasz Elizją, zapomniałem niestety imienia. To z Elizja? Gdzie tak napisane jest? Uratuj Elizję, tutaj jest poziom. Aha, dobra, to jestem Eli. Eli, a ja Barbr. Coś takiego. Dobra, zaczynajmy zatem naszego pierwszego bossa, żeby uratować Miszorka i jego łakocie. Naprzód zatem. I ja już zagadałem i proszę no bardzo. No nie wytrzymam z tą. Serduszko jest moje. Ale dostałeś kombosa za to. No to nic, coś za coś. Dobra, lecimy. Czy to nie jest jakiś promocyjny level, który był pokazywany gdzieś tam? Bardzo możliwe. Na starcie gry? W sensie na teaserze gry? Bardzo możliwe. Wow. O, tam. Co? Przysz naprzód! O, bo ja chciałem, bo ja się zagopiłem, bo takie fajne pięści, wiesz, ogniste były. A, tak. Udało się, możemy to powtórzyć tutaj, tak nie od początku. Dobra, to mamy pierwszego. Dobra, jest błazen z tego, co widzę jeszcze. Błazen? Bo a, jest, tak, patrz. Tak. Tenshin błazen, tak. No, jest jakby królowa, król i błazen, nie? Mhm. Chciałem wziąć tobie serduszko, kolego. O, pułap. Dobra. A, nie! O, nawet nie zauważyłem, że spadłeś! Powoli tak sobie upadałem. O, Smokens. Smokens Rockens. Jest i on! A propos Rockensa, jeszcze będzie później taka atrakcja. Pan chyba do dentysty musi się wybrać. No, nie ma zbyt świeżego oddechu. Zobacz, jak chłopy tam w tle sobie skaczą śmiesznie. No, jest tyle takich detali w tle. A! Nie! Spokojnie, kolego. Ja tu czuję. Fajnie, że tu się pięść nie traci jakby. Mhm. A masz. O, ładnie. O, aha. I tyle? Nie. To boss, więc musi mieć fazy. Aha, musi mieć fazę. Kilka różnych faz. O, myślałem, że będzie nas jakby szarżował tutaj. A, ale biegniemy. A, no dobra. Nie spodziewałem się takiego obrotu wypadku. Cholera. Na poduszki. Serduszko dla pana. Pamiętaj, że możesz używać piąstek. Pięścią. Boże, zapomniałem o tym. Co jest ze mną grane? Cały czas zginę. O, trzeba tu podejść. Trzasnąć go. Albo podskoczyć. Aha, tutaj trzeba podskoczyć, masz rację. Ups. No i od początku. O, serduszko tam jest. Jest checkpoint przy tej fazie. Dobra. To nie ma problemu. Dobra, jest problem. No prawie. Oj, jesteś w dobrej pozycji! A, nie bardzo. Zbyt bardzo się opuściło. Ała. Kurde, bo te kule jakby... Odbijają, no. O, super. Oj, czerwone oczyska ma, chyba że cały czas miał, ale wątpię. Wydaje mi się, że wkurzył nie. Wkurzył się jakoś. Nieświeży oddech. Nie, leć. Do przodu! Nie miałem szans. Ale ja jestem tutaj. Tenshin! Jest! Dało się? Tak, dostałeś go. No i tyle. To koniec? Akceptuję los. A ja znowu myślałem, że jestem tobą. Ostrzegałem, że tak będzie. O nie, checkpoint jest tu! A nie, dobra! Co? Co się stało? Czemu to się przewróciło w drugą stronę? Nie wiem, ale spadłem. Koniec z nami. Uratowałem go, ale niestety. Poświęcenie. Powtarzamy poziom cały czas już. Aha, ale nie, tutaj trzeba po prostu biec. Bo ja popełniałem błąd i... czekałem, a nie trzeba czekać.
Sługusy! Dobra. O nie! Uważaj, na górę. Naładuj atak. A, nic z tego nie wyszło. Ale on, jego model jest fajny, taki naprawdę 3D. Aha. O nie! Przysmalił cię trochę. A, to trzeba niżej tutaj iść chyba. On w ogóle dostaje obrażenie od nas? No, próbowałem w niego strzelać i nic nie wyszło. O nie! O nie! Straciłem serduszko, ale żyjesz. Ja też. A bo ja nie wiem, czy miałem nawet, ale... Nie żyję. Żyjesz. O, jak tu się fajnie ten... opuszcza. Tym razem... To od naszych uderzeń... Tak, to od naszych uderzeń się przechyla. Ale... No i super. Chciałem ci pomóc. I ciężki on jest. Jeszcze te mędy tutaj przychodzą, spadaj. Mhm. O, dobra, na górę. Naładuję atak. No halo, czemu nie podszedł do góry? Teraz będzie na górze, że strzela, pamiętam. Tutaj stałeś ładnie ustawiony. Nie, 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 jeszcze nie. Bo próbowałem wcześniej i nic się dobra. Nie działo. Dobra, i teraz chyba mędy się zlecą. Fajnie, że musimy jakby operować platformą, to jest fajne nawet. Mhm. Mamy go unikać tylko, czy mamy go atakować? Właśnie nie wiem. O, on się krztusił! Chyba można było wtedy w niego strzelać. I teraz będzie chyba strzelał na górze, nie? A, nie! Żyje, 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 żyje! O, teraz można! Do dupy można! Ja pierniczy, ciężki on jest. A, dobra, będzie na dole. Mhm. Flamethrower. Bo patrz, na przykład, jeżeli teraz strzelimy, to nawet go nie dosięgniemy. No, nic mu się nie dzieje. Tam coś tam wybuchło, ale nic za bardzo mu się nie dzieje. Mogę, na dole mogę teraz. Spróbować, ale... Nie, na dół, wracaj! Dobra. Teraz tak, poczekajmy, aż on przestanie strzelać i on się krztusi. Zobaczmy, czy się krztusi teraz, czy jeszcze nie. Czy po kulach ognistych, tylko. Tak, 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 tak. Czyli... Dobra, teraz to przesuwamy. Jeżeli pójdziemy na górę... O, ładnie o. Tutaj zrobiłeś, bo nie dosięgnął mnie. U! Dobra, ładuj go! O, jest! Jest elegancko, ale współpraca. Ja tu platformusa przesunąłem, a ty go ładowałeś też. Paleci. I jest ten Mosquito Song. Co on robi? Chyba dostał jeden raz za dużo. Ziu! Ale ładnie rozbił, jak kula do kręgli. Normalnie strike! Tam nawet było regularne oblężenie. Misia! O, utknął. Ej, czyli to koniec gry? Nie, nie. To dopiero pierwszy świat. Jak nie? Łapiemy go po prostu. Przytrzymaj, żeby naładować. Możesz dobra. Czynić honory, pozwól. Kolego. Misiorku, jeszcze się zobaczymy. Oj, nie wiem, czy się zobaczymy. Wasz globok sam jest. Z tym takim, jak to się nazywa? To nie jest harfa, takie małe coś. To była harfa. Nie, to nie jest harfa. To ma jakąś nazwę swoją. Tak, tak, to fakt. O, diabli. Diabli na księżycu. Dziagnął go w dupę. O, jeszcze raz. Sprawdzają, czy już doszedł, wiesz, czy jest ciepły. I upiekł go na wolnym ogniu. Kuciółku. O, elegancko. Widzowie oceniajcie, która z dziewczyn jest lepsza. Wiadomo, że moja. Bo włoski, tak? Tak. Ogólnie taki ciemny styl fajny. Nie no, mi się podoba właśnie rudy z zielony też. Obie są super. Nie mogę się zdecydować, która jest lepsza w sumie. Obie fajnie wyglądają. No, mają fajne animacje. Blada. Moja jest blada, taka. Patrz, o 5 lumków masz więcej ode mnie. Ładnie. Ładnie, nawet nie zwróciłem uwagi. Najważniejsze, że mały puchar. Ty robota. To nie małaki. Łatwiutko. Jakie podwójne haha. I ryje! Tak jest! O! Rockens! Do losów zaraz się weźmiemy w sumie. W ogóle 6-9, ładnie. 6-9. Rokowy zamek. Castle Rock. Patrz, nawet jest tam Rockens taki, krzyczy do mikrofonu. Nie wygląda jak on. Ale robi podcast. Ale też nosił jakąś chustę taką, wiesz, taką bandycką. Aj, bandanę, tak? Tak to się no nazywa? Bo on miał jakby swoje dwa alter ego, w sensie swojego zwykłego Rocka i takiego złego Rocka, który tak krzyczał i przeklinał.
i miał taką chustę na głowie, miał takie ciemne okulary i tam i przeklinał. Wiesz dużo więcej o lorze Rockensa niż ja. A i tak, wiem, ale... wiem. Ale ma ten mikrofon do podcastów. No ma, mówię ci, on podcast teraz robi. Dobra, i zobaczymy, jak ten podcast wygląda. Oj, zobaczmy. Czy uświadczymy Borysa w tym podcaście? Kimkolwiek jest Borys. To jest jego kolega do podcastów. Okej, tutaj będziemy mówić trochę mniej, ponieważ jest to dosyć specjalny poziom. Tak. Muzyczny poziom. Tak jest, to jest nowość, której nie było w Origins. O! Jak jeden mąż! Jak jeden mąż! Perfekcja! Ojej. Zepsułeś! Dobrze jest! Widzę, jak ty operujesz klawiaturą. To znaczy, słyszę? Bo to przyjemne do słuchania, taka mechaniczna klawiaturka. Poświęcimy w tym samym miejscu. Aha, idealnie! O, tam trochę było. Ale nóg mamy trochę za dużo. Jak jeden młodysz? Nie trzymam zaraz. I to naprawdę? Bo wydaje mi się, że... jedną postacią grali. Tak, bo gra nas też synchronizuje. No. O matko, jak... Uuu, tam trochę rumków poszło. O, ale solóweczka na gitarce elegancka. To jest całkiem fajne. O, jeszcze gitarki, patrz. Aha. To jest całkiem fajne. No, to wyszło, ale ciareczki fajne są. I z... poziomy muzyczne zazwyczaj mają barierę 300 lumków, z tego co pamiętam. A, no to mamy easy. To tak jest odpo... nie powiedziałeś tego! Ale skrzyżowaliśmy promienie. Nie da się ukryć. Od razu ci mówię, niestety, myślę, że się ze mną zgodzisz, niestety w Legends nie ma czegoś takiego jak cwane skrzynki. O, szkoda. I ryje, i to. Są ryje! Oj, i coś się dzieje. Ej, w sumie to się nawet ten, wszystko zgrywa, bo Rockens tam lubi muzykę rockową, nie? A to był rock. A, widzisz, rockowy zamek. Podcast Rockensa. Udało ci się uratować... podcast o roku. Podcast o roku? W sensie o muzyce. A, okej. Okay. 5 szczęśliwych losów, za które weźmiemy się za chwilę. No i znowu masz poziom. Poziom czederskości i 4000 lumków. 72 na 72. Ło, skończyliśmy pierwszy świat cały. Tak jest. I właśnie, jest... właśnie wracając do twojego pytania, jakby to nie jest koniec gry, bo powstrzymaliśmy jednego miszorka, a tych miszorków jest 5, z tego co wiedzieliśmy w intro. Kurde, Rockens, ten to. A to zawodnik. Ale to chuligan jeden. Zawadniaka. Więc tak, nie ma w tej grze czegoś takiego jak cwane skrzynki, a wielka szkoda, bo one były naprawdę dużym wyzwaniem. Ale zamiast tego zrobili na każdy świat jeden taki muzyczny poziom, który jest kompletnie zsynchronizowany z piosenką. Jeżeli ktoś też się zna i jest obeznany w temacie, to mógł poznać, że ta piosenka była wzorowana na Black Betty, prawdziwej piosence. Nie wszystkie będą wzorowane na prawdziwych piosenkach, ale każdy poziom będzie właśnie w ten sposób zsynchronizowany. Właśnie się tam zacząłem zastanawiać lekko, czy nie dostaniesz kurde strajka za muzykę. Raczej nie. Wydaje mi się, że na tyle Ubisoft to zmieniło, że nie powinniśmy, tak jak na przykład bym to dostał w Raymanie, szalone króliki, które używały wprost piosenek licencjonowanych. Dobra. Zobacz, tu jest. Tak jest. I właśnie temu się będziemy teraz przyglądać. Teraz troszkę organizacyjnych rzeczy. Sprawdźmy, może odblokowaliśmy jakiegoś bohatera. O, właśnie. To jest sobie... O, jest i Rayman. Castle Rayman. Jest Wisher Rayman. Ładna kombinacja. A oni mają jakiś podpis? Mają. Sir Rayolot.
A nie, to jest Sir Rayolot. Aha. Mała Krej. Czerwony Globus. Pozwolę ci ten, pozwolę ci opisy poczytać, jak chcesz, dla widzów. Opisów nie będziemy czytać, ale w sumie zostanę na tyle długo, żeby można było je przeczytać po zastopowaniu filmów. Bo to wydaje mi się, że zajęłoby trochę zbyt dużo czasu, który i tak musimy wykorzystać na kilka rzeczy organizacyjnych. Ej, zobacz, mamy jedną różnicę. Ja mam takie skrzydełka wampira na kasku. A ja takie anielskie. No? A to jest Globox, lol, ale Ray głupi ma. Ej, chyba nie powinniśmy tego oglądać. Jakby widzimy, jak Rayman ten wygląda. Ej, właśnie, lol. To jest Rayman jakiś niebieski, globoxowy? Tak. Wydaje mi się, że był taki w Origins. Dobra, ja możemy... nie chcę tego. Ja nie chcę tego czempiona. W sumie o, czerwony. W sumie możemy zmieniać postacie co jakiś czas. Misiorek Raymanek. Tutaj też siostry będą się pojawiać. Jest siostra, ale ona jest, nie wytrzymam. Dobra, ja sobie zagram Raymanem, może Sir Raymanem w takim razie. Dobra. No niech będzie w swojej grze przez jakiś czas. Dokładnie. Niech będzie ten Rayman chociaż na chwilę. Dokładnie. Dobra. Kolejna rzecz. Nowa. Wow. Odblokowana na Elize. To nieważne. Estelle, nie Elize. A, sorry. A już o tej Elizie to wiesz. Ach, myślę cały czas. Paluch. Czy możesz ruszać paluchem? Nie. Nie, ale tylko... którymi guzikami? Tylko ja mogę. Strzałkami. Aha, no to nie, niestety nie mogę. A, lipa. Dobra. W takim razie ryje? Możesz zgadywać. Możemy dostać lumki, możemy dostać ryje, albo możemy dostać obraz. Tam po prawie jest obraz, widzę na górze. Ale muszą być trzy. Co najmniej. No to dół chyba, nie? No, więc Tramy. Zgaduj. Co dostajemy, lumki czy ryje w tym? Ryje. Ajajaj. Lulki. Lulki? 500 lulków. I dostaliśmy Back to Origins. Dostajemy tylko jedną rzecz, nie? Która jest na... tak jak na zdrabkach, nie? Aha, potrójna. Tak jest. Ale mamy aż 14 losów za poziomem. To dawaj, 5 takich losów walnijmy. Dobra. Na ten odcinek. O! Back to Origins jest. Dwa razy. Dawaj, góra prawa. Możesz zgadywać. Ale wydaje mi się, że będzie Origins. Będzie Origins. Nie ma Origins. A może? Będzie... Aj! Stworzenie, ale dobrze, bo to też będziemy mogli pokazać. Co to jest stworzenie? Za chwilę. Dobra, to Muraf. Zapujemy dalej. Muraf? Jakiś zdełniony Marfi, czy co? Dobra, dawaj. No, ryje teraz, muszą być ryje. No nie. Lumki. Ej, też nie zrapałeś. Ale więcej lumków. Wow, 1000 aż. To będzie więcej postaci, nie? Mhm. Dobra. To by była trzecia zdrapka, jeszcze dwie. Nie. Ta, ja chcę ryje chociaż raz. No one są tak, zobacz, jakie uśmiechnięte, one chcą być trafione. Ale ryj jest najmniej opłacalny, bo ryja dostajemy tylko jednego. Ale jest uroczy. O! Back to Origins będzie. Tak? Jest. Bardzo dobrze, bo to też chcę omówić. Obraz. Dobra, to tyle chyba na ten odcinek, jeżeli chodzi o zdrabki. Dobra. Idziemy jak... Stara dobra ekipa, Globox i Rayman i kurde, coś tam pełna przygód. Mhm. Ktoś nas pytał o to, wyzwania. Wyzwań nie będziemy robić z prostego powodu. Co? To działa? Aha, okej. Okay. Serwery Ubisoft są tymczasowo niedostępne. Prosimy spróbować później, czyli nigdy. Tak, Ubisoft włączyło serwery na wersji PC-towej. Z tego co wiem, są czynne na Nintendo Switch, bo ta gra na Nintendo Switch została wydana dużo później. I wydaje mi się, że na PlayStation, ponieważ na PlayStation za serwery nie jest odpowiedzialne Ubisoft, tylko Sony. Ej, wiesz co? Ja już wspominałem o Raymanie M w tamtym odcinku, nie? Mhm. I tu widzę, że oni się ścigają ze sobą. To tak. Może być też tak trochę podobne. Tak, to jest mniej więcej taki tryb wyzwań, w którym gracze z całego świata mogą się ze sobą mierzyć. Na przykład kto przejdzie najdalej w jakimś poziomie, kto zbierze najwięcej lumków, kto najszybciej zbierze jakąś określoną liczbę lumków. I te wyzwania zmieniają się, czy raczej zmieniały się codziennie lub co tydzień. I za to też się dostawało lumki i to był najbardziej efektywny sposób na zdobywanie lumków. Ponieważ te wyzwania nie są już aktywne, to właśnie jest powód, dla którego na PC-tach to jest tak trudne, żeby zdobyć ten milion lumków, nie? Tak. Dokładnie. Słucham cały czas. Oczywiście. Oto są te stworzonka. To są fioletowe lumki. Mhm. One codziennie zostawiają lumki. I to jest tak naprawdę tyle. Każdego dnia twoje stworzenia będą zdawać nowe lumy.
I to powiedzmy jest taka farma lumków, żeby zdobyć ten milion, tak? Tak jest, ale to nie jest dużo. Nawet jeżeli zdobędziemy maksimum, to wydaje mi się, że dostajemy 1500 lumków każdego dnia. Więc to są tak naprawdę, ile, 3 poziomy? No szczątkowe te lumki, bym powiedział. Tak, a za wyzwania można dostawać nawet po kilkanaście tysięcy, wydaje mi się. A za tygodniowe wyzwania nawet jeszcze więcej. Okej, okay. 260 ryjów w powrocie do Origins. I to jest dokładnie to, co możecie się spodziewać. Wiele poziomów z Origins zostało zremasterowanych, jeżeli dobrze to mówię. 5 nowych światów pełnych obrazów, w których masz dostęp do ratowania małaków, tak, tak, tak. I to są te same światy, które widzieliśmy w Origins, pokręcone tylko dżungla. One chyba są troszeczkę ulepszone graficznie, nie? Tak, one są tak samo graficznie ułożone jak Legends. Nie jak Origins, które było bardziej rysunkowe, a to takie To jest bardziej takie oleiste, jak powiedziałeś. Tak. Ale mamy wszystkie 5 światów. Proszę bardzo. Są one nieco zmienione, ale to będziemy omawiać, jak będziemy w nie grać, bo będziemy w nie grać, o to też pytaliście w komentarzach. Będziemy przechodzić wszystkie obrazy, zbierzemy wszystkie 700 małaków, raczej Tinsinów. Miszorków. Miszorków, tylko nie będziemy zbierać miliona lumków, bo jak mówię, byłoby to bardzo czasochłonne i nudne po pewnym momencie. Told the story. Tak jest, zakumkana historia, nie przedłużając, lecimy już dalej z grą. A toady to są ropuchy, nie żaby. Jakby ktoś nie wiedział. Mhm. Bo często to jest mylone, że to są żaby, a to nie są żaby. Żaba to frog, nie? Mhm. Rej o. I magiczna fasola. I znowu są te szczydła, tak jak było na tym... W Raymanie trójce była ta mapa z tą taką... babą, co cię w ropuchę zamieniała i tam były takie chłopy na takich szczudłach. Tak, bygoniaksa. I trzeba było wziąć tą moc tego takiego, kurczę, wichru, które im te nóżki tak, wiesz, obkręcały. Mhm. Tak. Nie! Jest! Koniec! Teraz ja cię zagadałem. A niech to, ale ja... Gnaliśmy jakby obaj, nie? Do tak. W tym samym momencie. Znaczy troszeczkę wcześniej poszedłeś, ale ja cię kopnąłem w dupę. Mhm. O! Nowa mechanika, kolego. Wiaterek. Będąc w powietrzu, przytrzymaj A, aby szybować. Zobacz, kreatura tam w tle, jakaś creepy. Trochę na mi to... Szczudłach. Nie wiem czemu, ale trochę mi to przypomina Limbo. Chociaż kompletnie nie jest jakby tak ciemno jak w Limbo. Zepsułem. No, totalnie. Ale muzyka jest taka spokojna, taka dająca nadzieję. Tak, tak. O. Która mówi, nie przejmuj się, jutro będzie lepiej. Muzyka z kolei mi się kojarzy z Kung Fu Pandą. Nie. Nie, tam była taka... Z nadzieją. Taka muzyka... Aj, trochę zdupiłem też tutaj. Dobra, bawi mnie to, że lumki się chowają w jakichś takich warzywach, kurde, jakichś cebulach na ścianach. Wiesz czemu mi się kojarzy ta kreatura? Bo tam były takie pająki, nie? Na wielkich takich wiem. Nogach chudych i mi się... Grałem w Limbo. Tak jest. A! O, prawie. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolusem. Czy nie wydawało ci się, że tam na górze... Albo na dole? Jest tutaj grzybek. Który się zasrał. Pierdł. A! I sekrecik byśmy pominęli, a tu help mi krzyczą. Co to jest za niebieski grzyb? O Jezu! A, na tym się odbijamy. Dobra. Trochę zdupiłem. A to ja też nie wiedziałem, jak to działa w sumie. Jakaś nowa śliwka. To jeszcze odbić, o! I tu, pyk, pyk, i do przodu. Zepsułem. Nie rozwalaj od tego. Od początku. No, proponuję od początku. Sekwencję. Zresztuj sekwencję. Tak. Dobra, lecimy. Tak będzie lepiej. To trzeba mi się wydaje na raz zrobić i dobrze. Mhm. Ale mnie popchnąłeś! Ale dobrze się stało. No, dobra, leć do przodu po prostu. Nie. To jeszcze można nadrobić. O, dobra. To nadrabiaj, panie kolego. Perfekcja. Perfekcja! I Miszor uratowany. Przez dwóch Miszorynia chyba bardziej. A, to królowa, racja. O, serduszko dla mnie, dzięki. Bardzo się starałem w tym poziomie. I ta morda pływająca znowu. Cudowne to jest. Jak taki kurde szczupak leci na ciebie i chce cię pożreć nosem. O nie! A tutaj chyba nie było, czy był fioletowy. Nie wiem. Możemy nie widziałem go. Możemy resecik zrobić, jak coś. Możemy zrobić. Ja jestem ciekaw, widzowie też są ciekawi, czy tutaj był fioletowy lumek, bo mi się wydaje, że nie. Głosujcie w komentarzach. Dajcie łapkę w górę. I dzwoneczek. No, chyba miałeś rację. O, a nie! Jest! Ale będę się ukrył. On jest cwaniakiem. O, od początku. Wydaje mi się, że to będzie ironicznie najczęstszy powód resetów u nas z tej serii. Tak, też mi się tak wydaje. Ale kurde, to powiedzieć, że to nie jest takie proste, jak się wydaje. No nie.
Definitywnie też muzyka. Fizyka z Origins uległa zmianie. Dobrze. Elegancko, kolego. Perfekcyjnie. Perfekcja. Dobra. Mamy to zrobione. Myślałem, że to trochę dłużej nam zajmie. Że będzie kilka takich prób. Dobra, na spokojnie i za nimi. Dobra, ja się nie wtrącam. Nawet się zawiłeś za to. Ta. A, jest. I teraz na spokojnie. Dobra, super. Kurde, tak już tajemniczo. I te fajne są te poziomy jakby z bambusów tutaj wycięte, widzisz? Super to wygląda. I tu ta woda, która spływa po liściu w tle. Super to wygląda. O nie, znowu te ryje. O nie! Zagapiłem się totalnie. Koniec z nami. Zjedz mi. Ała. Też blisko. A, to w sumie fajny checkpoint mamy na to. Co to za chłop? O, ropusza. Ropucha. Tutaj też... Teraz ty, kolego, pochwal się swoim skinem. Pozwolę ci teraz, żebyś zepnął to. A ja wezmę klatkę. Dawaj, lecisz tam. Trochę boję się, bo on ma tłuste cielsko. Oj, uważaj, bo tam na dole cię złapią. No właśnie. A ja się go pospędę, tego ropusza. Oj, nie trafiłem, trochę bliżej. To chyba wystarczy. Ropuszu, spadaj stąd. Zakautowałeś go. Dokładnie. O, oj, to będzie... A, ryzykowne. Ryski! Uuu! Ale cię zjadł. Ale moneta tam jest dalej. Tak. Co ją zabrać? Ja tylko Teen Sinka biorę. O, jeden pomięty. Musimy się wrócić. Czekaj. Ja tu. Kurde, trzeba go ściągnąć na prawo, wiesz? Ej, może to bądź... ja odwrócę tak, jego uwagę. Dobrze. Ale bait. Cudownie. Dobra, wracamy. Czego nam brakuje? Teen Sina. O nie, to nie dobrze. Tutaj... Gdzie? No możemy tu cofnąć się w ogóle? Możemy. Może. Gdzieś tu na górze może? Nie. Tutaj? Halo? Aha, jest tam cwaniaczek. Albo na górze, albo na dole. To jest zasada w tej grze. A, zobacz, tam w tle jest ropusz. Na jakimś domku takim na drzewie. Fajnie to wygląda. Takie, kurde, jakby, nie wiem, kokony albo jakieś ule. Tak, właśnie miałem powiedzieć, że to ul. Jakby. Dobra. Co jest dziwne. Trochę nie pasuje do ropuch. No, w sumie może ropuchy mają swoje ule. O, ropule? Ropule? Uwaga. Ej, oni chyba coś chcą nam pomóc, mi się wydaje, bo nie spadliby tak raczej desantowo na nas. Tam na górze można... jest jakby coś. Dobra, to zaraz cię podrzucę może. Uda mi się? Nie wiem. Nie mogę sobie kapcia tego Raymana. A czekaj, jest prostszy sposób, żeby to sprawdzić. Nie ma prostszych sposobów. Czekaj. Nie, chyba jednak nic tam nie ma. Nic nie ma, naprawdę. A my się tak staraliśmy. No dobra, ja się starałem. Ale słyszę, help me. Oj. To może ta klatka po prawej tam. O, jest secret. Dobra. Idziemy. I będziemy mieli checkpoint wygodny. Help me. O, piłka! Jak to? Ja chcę. Co ty robisz? Dobra. Patrz. Ło. Mi się uda się. Masz jeszcze jedną próbę. O, dobra. Ale perfekcyjnie. Ronaldinho jesteś. Jak to się mówi z rykoszeta. Zestresowałeś mnie tym, co powiedziałeś i musiałem trafić. No dobra. Mi się wydaje, że najlepiej albo lecieć do góry z nimi, albo zresetować poziom. A ja już gotowy. Albo jakby lepiej spadać na te lumki, albo do góry lecieć po nie. Tak, jeżeli się spada, to jest szybko. No bo w linii, nie? Najlepiej. Dobra, zbieraj je. Nie! Prawda mnie spadł. Niebezpiecznie blisko. Uciekaj! A, powinien tam tego Tinsina chwycić. No ale on jest, wiesz, malutki. O nie, macka jakaś obrzydliwa. Też to było w Originsach bardzo często, te macki. W ziemi żywych umarleków. One w sumie to są taki niezłączny element Raymana, nie? Tak tam w krainie Knarenów też tego dużo było. Jakby nie patrzeć. W Raymanie M tego było dużo. Ej, bo tu serce. Ej, co tu się nagle pojawiły te lumki, tak? Nie wiem. Gdzieś pewnie był ten, jak to się nazywa? Jak ty to nazywałeś? Taka góra świetlików, nie? No, skupisko. Tam coś jest. Nie wiem, czy widzisz. To jest dziura, no. Tutaj, zobacz. Aha! To sekret? Tak. Dobra, to. Że ja zobaczyłem, to ja
otwieram. Naprzód. Jak dotąd? 100%. O właśnie, no, tego... takie świetliczki. No, no, skupisko świetlików tutaj. Szkoda, że zepsuliśmy tą jedną falę, ale ja kompletnie nie zauważyłem. Co oni robią na lód? Nie wiem. Spokojnie, ja to ogarnę. Mhm. Ciężko się steruje trochę nawet. To ogarnąłem. Zaryzykujemy, bo zobacz, jesteśmy w sumie całkiem nieźle. Bardzo blisko celu, tak. No. Dobra, to zobaczymy, czy się uda. Lipa była, gdyby to był koniec poziomu właśnie. Łap go! No bo to też lunki. Nie mogę z tych robów. Robił tu Market Garden. No, naprawdę. Tylko łopatki mi brakuje. Mhm. Dobra, łap go. Ej, udało nam się już. Ale kolego, mogłeś mnie załatwić. Nieprawda. Wszystko pod kontrolusem było. Ale perfekcja. I tyle. Prawie. ale wiesz, mamy to. Ten moment, to jest ten moment, kiedy na Windowsie XP instalowałeś grę do 98% i wywalał error. A czemu ty jesteś taki specyficzny, że Windows XP mówisz? A bo tam zawsze miałem takie problemy. A, okej, okay, rozumiem. Poza tym to jeszcze były czasy, jak się instalowały z płyty gry, nie? A teraz no nie trzeba tego robić. Tak. Teraz wyszukujesz, jak zainstalować stare gry, bo nie działają na nowych systemach. No, 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 dokładnie. Krzyżujemy promienie. Nasze promienie. Albo kupujesz gry na GOG-u po prostu i masz te fajne gry stare. Mhm. I działające, bo oni tam, wiesz, podrasowują te wszystkie części starych systemów. Tak samo jak Rayman 3. Tam też jest Rayman 3 na odświeżonej wersji, w sensie, że działa na nowych systemach. Mhm. Ale dużo mamy lunków, prawie 700 lunków. Tak. Opłacało nam się resetować, żeby mieć pewność. Czemu ty się tak świecisz na żółto? Nie wiem, mam poświatę. Juhu. Rje idą. Rje idą nieprzerwanie. Będzie 82 na ten moment. Ło! Kolejny pój... O nie, tam był straszny Misza. Właśnie to miałem to samo powiedzieć. Wichry dziwaczności. Czyli pierdy. Chyba tak. Sprawdźmy to. Jest Murphy, czyli znowu chyba będzie Murphy używany. Patrz, masz taką poświatę żółtą. Ciekawe. Mhm. Tutaj dużo, ogólnie w tej grze używają dużo więcej tych shaderów. No to mi się... Na dole? Przydało mi się to serduszko. Oj. Jak mam teraz to wziąć? Czekajcie, może podrzucę do góry. Nie, patrz, jest z drugiej strony. Ale się tym ryją złapałeś. Czekaj. Żeby ci kamerę dać, o. Dobra, naprzód! O, elegancko. Łab. Te żaby. O, dobra, to było łatwe. Co to? Nowa mechanika? Murphy. Nie, to Murphy. A coś nowego, czy to samo? A, no, okay. Myślę, że to... Chociaż? O, kogo ładuj. A, w ten sposób. Aha, zjadł mnie. On śpiewa! No. Dobra, mamy lumki. Na spokojnie trzeba je zabrać, super. Co to jest? Aha. Czekaj, jak się go używał? Na Y? Na Y-ku. Znaczy, ja dobrze. Na Y, ty na E? Nie, ja na Y-ku też mam. A, okej. Okay. Dobra. A, udało się. Perfekcja. Go. A, nie, czekaj na mnie. Dobra, lecimy. Czekaj. No nie! Pamiętaj, że tak jak w tych lochach, zdupiłem. O, no i gorzej. Że tak jak w tych lochach jest jakby pęd dodatkowy, kiedy ten... Mhm. Bonus. Kurde, nie mogę się tam dostać. O. Help me. To, kurde, to help me jest naprawdę od dwójki, nie? Wydaje mi się, że tak. Nawet nie wiem, czy nie od tej pierwszej części, tej takiej 2D, bo ja w to nie grałem nigdy. Łatwe. Ale te help me jest tak właśnie nieodłącznym elementem tej gry. Mhm. Czy w Raymanie trójce wołali help me? Nie wiem, wiesz, w sumie teraz? Czy mnie zagiałeś? Zrobię, żebyś nie zginął. Tam były klatki, nie? Były. Nawet jedną przegapiłem w swoim streamie z Raymana 3 i musiałem powtarzać całą ziemię żywych umarlaków. Albo większość ziemi żywych umarlaków. Dzięki. Przepraszam. Co tu się dzieje? Aha, te oczy są niebieskie.
Dobra. Tam coś chodź było wszystko. Z tyłu, czy mi się wydawało? Chciał mnie nożem! Nie, możemy zobaczyć jakoś. Nie wiem, czy możemy już teraz zobaczyć. Marfi, nie chcę tu. Przesuń się! Dobra, zginijmy i zobaczmy po prostu. No, no, bo warto, bo teraz zobaczyć później, nie? A może się mylę, bo tak wyglądało, jakby z tamtej strony coś było. Nie ma nic. Po prostu jestem ostrożny. No, ale lepiej sprawdzić teraz, nie? Mhm. Niż później. A tam na dole? Mam serduszko. Ja bym nie sprawdzał. No właśnie, dobra, nieważne. A jak to zrobić? Aha, dobra, głupi jestem. Po prostu tako. Ło, wsysło nas. Wsysło? Nie powiem co. Ropusza. A, dobra. Pyk, tu mnie wsysnie. Ale to chwila, moment. W ogóle to są te same dźwięki, co w Grants. W takiej grze. O, jak to się stało? Nie mam pojęcia. Czekaj. Grants? No. O Grantach, takich kurde. To było z góry taka jakby strategia, powiedzmy, i to były takie chłopki, takie z takiego śmiesznego, nie wiem, jakby kleju, one się tak rozpływały, jak się ich pokonywało na mapie. Nie wiem. Ciężko mi teraz to wytłumaczyć, o co chodziło w tej grze. Mhm. Ale tam się zbierało różne rurki, bomby i takie rzeczy. Dzięki rurkom można było wsysać przeciwnika, żeby mieć swojego nowego Granta. Czy to jest gra Ubisoftu? Nie. Tu myślisz, że wykorzystali z innej gry? Nie wiem. Ała. Strasznie cholera. Wysoko oni poskakują przy tym wietrze. No. O właśnie. I to jest takie... Tak się poruszasz, kurde, tak pływasz, tak jakbyś lagi miał. Mhm. Ciężko się porusza. O, sorry. Chciałem jego. Myślałem, że zginę, ale przyszły. W przypadku. Patrz, będę jak nożem chcę. Spada i chamie. Jak już... gamba w Mario go, tak wiesz. Aha. Na nogu nic nie ma? Ja bym poszedł zobaczyć. Nie. Nie, dobra. Nie ma. Chyba, że? Nie, nie, ja chciałem to. Dobra, nieważne. O, ja właśnie w taki sposób? Coś takiego? O, widzisz? O, właśnie, wiedziałem, że tam coś będzie. Miałeś nosa, kolego. Już po mnie. O. Ale nie przejmuj się, jestem tu jeszcze ja. Dobra. A. Elegancko. I nie elegancko. Albo jeszcze żyje. A tu jest dziura. Mhm. Secret? Taki. Kto by się spodziewał? Taki średnio ukryty. No jak już wiesz, jak mięcone wyglądają, to łatwo, nie? Mhm. To trzeba obkręcić chyba w trakcie. O. I teraz wystarczy sieknąć. No cholera! O! Pomogłeś mi. Perfekcja. Współpraca. Dużo powtarzamy te słowa. Ale no co się dziwić, jak tu tak majestatycznie sobie pomagamy. Mhm. O, tu trzeba uważać teraz. Tak jest. W ogóle taka spokojna muzyczka jest taka... Sielankowa? No, tak strasznie inaczej. Chyba powinniśmy to w sobie przesunąć. Nie wiem. Marfi tak, hej, ja tu jestem. Właśnie, pomogę wam. O właśnie, coś takiego. A my skaczemy. No ale wiesz, my sobie lubimy utrudniać. To też było w Origins. O, ten dźwięk jest identyczny jak w Grantsach. Ukradli? Czemu jest znowu ustępnia? Co? Utrudnialiśmy sobie znowu. Właśnie, bo nie zauważyłem tego tam z tamtej strony. Ja chcę zebrać monetę. Dobra, to jest zbierz. Moneta. Ej, faktycznie w ziemi tam, ale ukryli. Dzięki za miłe powitanie. Ale przeźwienie. Wal! Nie! O, i zepsułem. Ale mamy. No, ale szkoda, że wiesz, jak zepsute jest. To nic. On go ładuje w te oko, tam nie trzyma. Maltretuje ten biedaka. Jeb. Oj, no następnego! Bo, jaki on zdenerwowany jest! Marfi jest bully. To powinien być bully, nie Marfi. To się zabił, widziałeś tą żabę? Tak! Skoczył z zębiska. Mówi, nie chcę tak żyć. A, i koniec. Ale się udało. I Marfi zdenerwowany jest, taka masz gnoju. Tak. Połączmy nasze promienie. Brąz. Sreberko. Lucky.
Izb. Kolejna zdrabka? Mhm, tak. W sumie dobrze wymyśliłeś, możemy otwierać po 5 na każdy odcinek. Chociaż jestem pewien, że prędzej czy później nam się skończył, bo nie przechodzimy 5 poziomów na jedną grę, na jeden odcinek. No, ale no, wiesz, bo kiwamy, to możemy się bawić. To fakt. I dostałem. A, i ryję. Już całkiem sporo. O. Wiemy. Co to jest? Uratuj Aurory. Aurorę, kolejna siostra. Możemy na koniec odcinka uratować. A jak ona wygląda? Musimy najpierw ją uratować. A myślałem, że jest portret jakiś na Andrzejach albo coś. Nie, nie wydaje mi się. Tu trzeba Barbarą chyba grać, mi się wydaje, wiesz? Jeżeli wiesz, chcesz. Myślę, że to będzie taka zasada uratowania każdej siostry, że jedna siostra albo dwie, nie, nawet dwie siostry muszą uratować kolejną. Dobra. Tak musi się stać, tak musi się dokonać kielich losu. Niech się dopełni kielich losu. Naprzód. Czyli idziemy tu? Do Heroesów. Do Heroesów. O, tu, tutaj. Zapomniałem. Zabędziłeś się, kolego. A niech to poniosło. Co ty masz w głowie? Poniosło mnie. Tutaj, o. To ja wezmę w sumie customowego Raymana. Naprzód. Na finał dzisiejszego odcinka. I wróć. Ja dostałeś przypadki. Ale cóż, czasem trzeba dostać gonga na otrzeźwienie. Rayman tego dnia dowiedział się, że czasami jednak kobieta. No, ledwo przyszedł, wiesz, do swojej własnej gry i dostał pałę od razu. Tak, od księżniczki. Dobra, mamy i poziomik. A więc naprzód. 600 stóp pod ziemią. Nie ma serca. Nie ma serca. Nie ma serca, bandyta. A nie. Naprzód. Oj, ten kurde ikoniczny helikopterek Raymana. No, co ty zrobiłeś? Przepraszam. Czemu nie zebrałeś ich? Musimy tu współpracą. A, bo ty zrobiłeś to specjalnie. Ja lewo. Zepsułem od początku. Jak lecisz tym ryjem? Chcę zginąć! Zgiń! Nie! Nie! Dobra, wup. Jeszcze raz. Aha. Zróbmy tak. Zepsuło się totalnie. Dobra, ale na spokojnie. Ja zbiorę to i dalej. Dobra. Powolutku. Zbieraj. O, właśnie. Pomalej, jak to się mówi się. Uuu! O nie, no czemu do tyłu było? O co chodzi? Trzeba tam chyba... Przedzić. Tak, tak. Łapka. W górę, pod filmem. Teraz. Naprzód! O, ale lecimy! O kurde! Nie, zbierz to! Zwolnij! Dobra. Zepsułeś wszystko. To nie ja! No, pokładałem w tobie nadzieję, żebyś naprawił moje błędy, a ty zepsułeś. To ja zepsułem! Nie wiesz, gdzie lecisz! Lecimy do przodu. Ej! Co? Udało się? Nie. Tak? Nie? Tak? Nie? Nie, to nie mamy 300. Resetuj? Ale to było dziwne pod sam koniec. Czym? Co? Nie, tutaj jest 300 na 100%. Resetuj szybciutko. Już. Nie możemy tego tak pozostawić. Musimy kolejną Alizę uratować. Czy jakiej tam jest? Nie pamiętam. Nie spodziewałem się, że tak pojadę do tyłu. A się nie spodziewałem, że tak przyspieszę. Nie ma haha, do przodu. Jeszcze raz, ryję. Nie wszystkie ryję. Halo? No nie, uratowaliśmy mi tak. No tak! Piąty poziom czarnoskości! Ona wygląda jak Braveheart. No, wiesz ją. Będziemy ją ratować ją samą. Tak, ale taka inna, chudsza się wydaje, czy nie? Przede wszystkim to ma wszystkie zęby. Ty, faktycznie. Oj, ma miecz! Takie, no, masz miecza takiego, wiesz, takiego barbarskiego. Barbarskiego. No, lecimy. Weź to, ja na lewo od razu idę już. No spokojnie, nic się... Aha, dzięki. Przepraszam. Zabiłeś mnie. Jakby tutaj ja no spokojnie. Trochę... Bo one polecą pewnie w bok. Pamiętam, że było od tak... Od początku. Pamiętam, że było tak w wyzwaniach, bo jedno wyzwanie, które w tym challenge zrobiłem... Podejść. Było bardzo podobne do tego. Nie wiem, tak trudny poziom to jest, że nie wytrzymam.
Dobrze. Mamy to? Nie. Od początku. Jakim cudem masz tylko 4? Nie wiem, no zebrałem wszystkie, ale chyba jakoś coś zepsuło. Jeszcze raz. O! O! Perfekcja. O. Raz działa, no. Teraz powolutku. Tak, tak, tak. Tylko jak to, to się robi. O, jak je wziąć? To jest... Kurde, trzeba je wyprzedzić, no. Tak, jakoś bardzo szybko. A, dupy jesteśmy. No dobrze. Spróbujmy wyprzedzić. To trzeba szybko robić w takim razie wszystko. Nie teraz miałem wyprzedzić, no. Nie, to później. Wiem, ale wyprzedziłem to przypadkiem. Jest haczyk i jest później wyprzedzanie. Zdupiłem. Kurde. Nawet nie wiem jak. Naprzód. Dobra. Jestem pewien, że nie ma żadnej różnicy między postaciami, ale jakby boję się trochę nimi zbierać, bo one są większe. O! Patrz! Jednego tam nie wzięliśmy. To nic. Teraz tutaj ostrożnie. Ale udało się, wyprzedziłem. Naprawiłem. Mhm. Dobra, i tutaj checkpoint, więc bezpiecznie. Tak, tutaj nie można dawać ataku w dół, bo polecimy znowu milion kilometrów. Ale tutaj możemy tak. Klatka poleci. Nie sądziłem, że poleci. O! Checkpoint! No mówiłem! Nie mówiłeś. Zepsułeś. I one poleciały tam dalej. Dobra, lecimy. Szybko klatkę! Popią! Dobra. Coś tam chyba pominaliśmy, ale dobra. Może się uda. O! Nie uciekajcie! Nie! Ja myślałem, że jestem tobą! Znowu to samo. Łap ich! Dobra. O, teraz ja myślałem, że ja jestem tobą! A, widzisz? Na spokojnie! Nie! Żyję. Dobrze, zabiłem się specjalnie, żebyś mógł ty podnieść. O, znowu to samo zrobiłem. Mamy to. Elegancko. Ale się spuściłem aż? Tak. Uratowaliśmy... Aurorę, tak? Chyba tak. Arnolda Schwarzeneggera. Nie o samo. I mamy lumki. Więc mamy puchary. Arnold też miał w filmie, nie? Taką farbę na twarzy. To Mel Gibson, nie Arnold. Tak? Tak. To nie było... Nie, no niemożliwe. To Mel Gibson grał w Braveheartie. Dobra, nie pamiętam już. W każdym razie nie wiem, czy mi się z nim skojarzyło. Ale tak, tak. Mówisz o Wallace'ie kochanym. Dobra, nieważne. Dobra. Jest i ona, Aurora. Jest i ona, Aurora. I prawie 25 tysięcy lunków, całkiem nieźle. Okej. Mogło być lepiej. Następny poziom... Zamek w chmurach. Tak jest. To będzie następny poziom, który będziemy przechodzić. A tu jest Mroczny Misza. Na wysokich obrotach. Tutaj jeszcze jest... Proszę, wypuść mnie stąd! Drzwi są zamknięte. Znowu taka jest jakby pozytywna bardziej i mroczna. To jest jakby twoja, tylko że z moimi czułkami, zobacz. Mhm, tak. Jakby połączenie nasze to jest. Właśnie o to mi chodziło. Ale jaja. Ja też chcę tak stanąć. Halo. No to... Jak ty tak stajesz? A, no to nie ruszaj nic przez jakiś czas. Dobra, nie ruszam i czekaj. O! Brawo. Ale ładnie stają sobie. Aha. Patrz jak one fajnie biegają tak. La 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 la. Podaj mi musztardę. Eddie. Okej. Więc to na tyle, jeżeli chodzi o Rayman Legends na dzisiaj. Żegnamy się z wami i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Patrz. Jeszcze momencik. Elegancko. Dobra robota. Widzenia.